Co powiesz jeszcze, babcio? Opuszczona willa nad stawem. Tu jest, proszę państwa, zanim babę coś powie, kolejne drzewo, które umiera. I takich tutaj drzew jest kilka już. No to ze starości, wiesz, ta kora tak się łuszczy, ale liście ładne widzę. No i tutaj też. Także co powiesz, bebe? Pierwsze wrażenia? Jest git. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Zawsze może być, ale proszę państwa, otacza ją nas mokradła, o których pisano i wspominano. Ponoć jest tutaj mokradła, rzeki Mississippi. Tak, jedna z najbardziej. Tutaj są mieszkańcy, tak zwane zaskrońce. Jedna z największych legowisk, tak? Mhm. No ładnie tu jest, kurczę. Patrz, jaki wypadzik na weekendzik, byś se z Edzią przyjechał. Może być, tylko że ta woda taka trochę za brudna do kąpieli. A, no tak. No nie ma jak się opalić w tym to cieniu. Powiedz mi. Ja już bym wolał soli strowiczki. Wow, Iron Maiden. Proszę państwa, to jest typowy, prawdziwy z krwi i kości metalowiec, tak? Tak, jak z koziej dupy trąbka. Jest, jesteśmy. Czy to jest czyjaś chata? Mordę jeża. Ty! Pociąg się schowała tu w krzaczkach. To zapraszam. To jest oranżeria? Nie wygląda mi, to wygląda mi na opuszczony dom. Jak tam będzie? To też dobre! O kurczę! Ale emocje! Serce bije. Patrz! Kolejny jok tutaj jest. Przepięknie, chłopie. Takie drzewa piękne nas zapraszają. Biedne co biedne. Ty, typowy dom opuszczony. O, w mordę. Słuchaj, chyba nikogo nie ma. Jak coś tu ja mam? Mocny prawy. To słońce, nic nie widzę. A ty? Schodki masz napięte. Ktoś nie skończył hawiry budować? Dobry. Co ty tak? Uważaj, bo ta podłoga jest... Jezu, czy ty kogoś zauważyłeś? Ja zawsze nie wiem, czy to jest jajka, czy kogoś zauważyłeś. Zawsze mówię dzień dobry. W razie co, jakby a pamiętasz, jak zaglądasz tutaj do jakiegoś tam pustostanu, mówisz, a dzień dobry, pan też widzę tutaj. Wiesz co, poczekaj, baba, bo ty jesteś... Raptus? Pocz. Ty, ale to jest takie dość świeże. No chata. Niewykończona. A to jest w ogóle bardzo świeże. To może tutaj zamieszkajcie, patrz. Byście. No ja wiem, ten dobry gruz, start. Gruz jakby wywieźć. No to ile to zrobią za cię? Wykończeniówkę strzelą, pa. Chata jak marzenie. No dobra, zwykła chata. Ale się zastanawiam, pożartowali, takie, idziemy. Takie pobojewisko zrobił. Ktoś nie skończył i porzucił. Z przyczyn nam wyżej nieznanych. Chodź tam i uważaj na te. Ale ja ci mówię, że to jest bardzo świeże. Na podłogi. No, zwłaszcza te okna. Ta folia, to takich rzeczy 100 lat temu się nie robiło. Wow. Wow. Chłopie. Au! Aaa! Wypierdaj! Bebe! Maciek, co jest? Żartowałem. Chyba, że do niej studni lecisz. Jak żeś biegł. O, fuck. Co myślisz, żebym cię zostawił tak, że aż taki jestem wredny? Kurde, jestem ha... Z świątkiem to nie wiem, czy bym pobiegł, to nie wiem, no. Jestem bezczelny. Ale jakby słuchajcie, się... ale też ty, zobacz jaki wkręt. Jesteśmy, proszę państwa, w lesie i ktoś se w lesie wybudował chatę. No są takie... projekty. Wiesz co? Ale ja chciałem mieszkać na wsi, nie w lesie. No... zaraz się widzimy, bo... muszę znaleźć tą oranżę.